Hi guys, witajcie na kanale Fame MMA. Dzisiaj pokażę wam moje mieszkanie, jak ja sobie mieszkam. Zapraszam, pokażę wam krok po kroku. Tutaj wy nie widzicie, ale w sensie może widzicie, jest duże lustro oświetlane, wszystko fajnie wygląda, fancy fancy. Tutaj ten kaktus, bo to jest jedyna roślina, która nie wymaga dużo pielęgnacji, nie? Jak ja miałam jakieś kwiatki czy coś, to one umierały. A tu za kaktusem, proszę państwa, mamy arcydzieło mojego szczura Diego, który tutaj gdzieś chodzi. On dzisiaj jest kelnerem. Diego, chodź! Diego, chodź! Ogólnie mam trzy koty, w sensie ten rudy to jest mojej siostry kot, to jest Franek. To jest Diego, który dzisiaj jest kelnerem. On będzie wam usługiwać, jak ktoś potrzebuje wody, tutaj mówię do ludzi za kamery, to on chętnie przyniesie. I właśnie to on tutaj poniszczył to mieszkanie. Tutaj też widać kolejne szkody. Ogólnie jeśli właściciel tego mieszkania to ogląda, no to kaucja, ja już wiem. W każdym razie lecimy dalej. Książki. Uwielbiam w mieszkaniu książki. Czy ja je czytam? 30%, okej, nawet nie, 20%. Czasami się zdarza, ale bardzo mi się podoba, jak książki wyglądają, one dają taki domowy vibe. Na razie nie mam ich dużo, ale zbieram. Większość z tych książek to są jakieś od... Lubię bardzo o II wojnie światowej czytać, to te książki faktycznie czytam. Tutaj próbowałam jakąś miłosną, gdzie ona jest, ale ona mi nie siadła. Tutaj mamy też religijne od mojej mamy. Więc tak, zbieram książki, niedługo się wyprowadzam i w swoim mieszkaniu już chcę mieć całą ścianę książek. Więc na razie mam tyle. Idziemy dalej, tutaj oczywiście telewizor, religijny obrazek i słuchajcie, bardzo ważna rzecz w moim mieszkaniu, świeczki. Ja kocham świeczki. Ja się tak cieszę, że teraz jesień weszła, bo w lecie to tak dziwnie zapalać, a jak wchodzi jesień, zima, od razu cały mood się zmienia. Serio, jeśli nie macie świeczek w waszym domu, wystarczy jedna fajna świeczka, zapalasz i od razu jest tak przytulnie, tak domowo i przy okazji pachnie. Więc ja bardzo polecam świeczki. Tutaj moje dwa szczury sobie siedzą. To dostałam od obserwatorki właśnie na jakiejś konferencji, więc bardzo dziękuję. Ogólnie to trochę wygląda, jakby one umarły, bo tu ta świeczka tak obok nich tak dziwnie stoi, ale dobra, idziemy dalej. Fotel! Fotel biały, moje koty już tutaj widzę, że ktoś się chyba zżygał, nie jestem pewna, ale zaraz to wyczyście. Idąc dalej, co my tutaj mamy? Ten dywan, one używają sobie właśnie do tego. Czy ktoś zademonstruje? Halo, Franek! Franki, chodź, pokaż jak drapiesz, chodź! Albo dobra, weźmiemy kelnera, chodź, Diego, chodź! Chodź! Ej, nie będzie napiwka, Diego, chodź! Dobra, one dzisiaj nie słuchają. W każdym razie na stole mamy taką oto mini aranżację, można to profesjonalnie nazwać. Oczywiście świeczki. Ja w ogóle wszystko kupuję z TK Maxa. To też mam z TK Maxa, to nie pamiętam skąd. Ej, w ogóle, jeśli to faceci oglądają, sorry, jeśli to jest trochę taki babski vlog, ale ja ostatnio właśnie content taki babski robię, więc bear with me. Nie wiem, jak się mówi po polsku, ktoś wie, bear with me. Wytrzymajcie ze mną. Dobra, w każdym razie pachnące rzeczy też bardzo polecam. Dynia, bo jest jesień. I tutaj mamy kanapę. I tutaj też niestety jest arcydzieło moich szczurów. Ja ogólnie, jeśli ogląda to właściciel mieszkania, ja mam pomysł na to, ja wiem jak to naprawić taką maszynką do... Macie te kulki na bluzach czy coś i potem robicie ten zzz, to ja tym to zrobię, mam nadzieję, że ta kanapa będzie do odnowienia, bo jak nie, to, ja, to nie wiem, czy kaucja to pokryje, więc tu może być problem. Tu jest kelner. Say hi. Hej. Dobra, do roboty. Na saszetę trzeba zarobić, nie ma nic za darmo. Codziennie kelner się zmienia jak coś, on jest dzisiaj kelnerem, jutro będzie Connie. To przez parę godzin jak coś, nie przez cały dzień. W każdym razie dalej mamy koce, poduszki, jakieś takie też, żeby było przytulnie. I grzyby. Kelner może przydaj się i coś porobić. W każdym razie tutaj następnie... A bo dobra, pokażę wam kuchnię. Czy ja gotuję? Nie. Ale bardzo bym chciała gotować i to jest moja misja. Ja to mówię, co... kończy się rok i ja zawsze pod koniec roku sobie myślę, o dobra, ustawię sobie nowe cele na nowy rok i za każdym razem jest nauczyć się gotować. I za każdym razem to mi nie wychodzi, aczkolwiek umiem już zrobić dobrze ziemniaki, mięso, surówkę i w ogóle, więc to się zmieniło. Ale odgrzewam sobie catering, teraz też przed walką mam catering, więc jem zdrowo niestety, bo ja, jeśli mnie znacie, to ja bardzo, bardzo lubię fast food, naprawdę fast foody. Ja nie muszę chodzić do żadnych restauracji, jakieś pięciogwiazdkowe, dla mnie fast foody, dobry fast food jest w porządku. Co jeszcze wam tu pokazać?
Fun fact, te kwiatki, ja je kupiłam w dniu, kiedy wynajęłam to mieszkanie i to było prawie 2 lata temu już. Te kwiatki mają 2 lata, ja nie wiem, czy można ogólnie trzymać kwiatki tak długo, czy one czasem nie wydzielają jakichś toksycznych tych, ale słuchajcie, stoją. Już 2 lata. Hey, nie wiem. Następnie co? No nic ciekawego tutaj już nie ma, no. Woda, czajnik, toster, lodówki. Czekaj, się zasnął. Okej, dobra, chyba nic nie będzie tutaj. Ten sos dobry, tu. Bigos, lubię bigos sobie podgrzewać. A właśnie mam tam z tyłu ogórki, konserwy jakieś, w razie czego jakby była jakaś kataklizma czy coś, już zaczynam zbierać na czasy ostateczne, więc sobie tam stoją już 3 słoiki ogórków. No więc tak mniej więcej wygląda lodówka, no nic specjalnego. Magnesy, tak, to nie są moje magnesy. Ja nie mam zielonego pojęcia, kto był w Giżycku i dlaczego u mnie wisi taki magnes. Przysięgam, nie mam pojęcia. Nie mam też pojęcia, kto był w Rodos, nie wiem co to nawet jest. No, co wam tu jeszcze pokazać? Kelner dalej się myje. Okej, Fajma, welcome to my kibel. Tutaj mamy 2 świeczki od obserwatorki, które dostałam na konferencji. Teraz bardzo dziękuję, Ania. Uwielbiam. Zapachy oczywiście, bo tutaj śmierć, bo są 2 kuwety. Fun fact, moje koty zawsze, jak ja się kąpię tutaj, zawsze ktoś musi przyjść i zrobić 2. Zawsze, bez, ja nie wiem, czy mam coś zakodowane, w każdym razie tutaj jest wanna, pokażę wam fun fact, bo jeden z moich szczurów uwielbia wodę i on powinien zaraz przylecieć, jak usłyszy. Jest i on! No chodź, Fredek, chodź. On się stresuje przed kamerami, ale on się zawsze bawi wodą. On kocha wodę, serio. Fredek. No patrz na jego obronę, on po prostu się stresuje przed kamerami, ale on uwielbia wodę, on siedzi, za każdym razem jak wchodzi ktoś do kibla, to on od razu dosłownie błaga, żeby ktoś się z nim pobawił tą wodą. Więc tak wygląda mój ten. Tutaj przygarnęłam ostatnio taką dziewczynę, ona jest nie z Polski, więc ona nie mówi po polsku za dobrze. Nie będziemy do niej wchodzić, bo ona pewnie by się zestresowała. Ja mogę zerknąć i się zapytać, czy ona... Halo? Łacie mur na bakas? Możemy ją trochę pokazać? Proszę. To jest moja siostra. To jest moja siostra. Ostatnio ona u mnie zamieszkała. W sensie już prawie 5 roku temu. Nie wiem, co ona jeszcze robi w łóżku. Udajmy, że jest 12. Ona ma dzisiaj wolne. W każdym razie, no, więc ją przygarnęłam. Ona sobie tam żyje, pomaga mi tutaj, gotuje. Ona gotuje, więc to fajnie. Pokażę wam jeszcze mój pokój. Zapraszam do mojej sypialni. Na wstępie pokażę wam tak. Mamy krzyż, codziennie się modlę, rano wieczorem, więc tutaj do tego. I mamy, nie wiem czy tu widać, to jest lista rzeczy, które mam do ogarnięcia na ten tydzień, nie? Ogólnie ostatnio trochę wiary zaniedbałam, więc na pierwszym miejscu Bóg, drugie miejsce. Ogólnie ta lista jest trochę nieaktualna, bo to jest sprzed miesiąca, więc tutaj jest kupić mieszkanie, no to już... nieaktualne, YouTube, nagrywać odcinki, trenować i zapłacić podatki i czynsz. Ja pierniczę, te podatki zasrane, zawsze zapominam o nich. W każdym razie tutaj powiesiłam sobie telewizor. Pierwszy raz w życiu mam telewizor w sypialni i to jest ogromny luksus. U nas, jak dorastałam, to był zawsze tylko jeden telewizor. Ale jak ja będę miała jakieś dzieci, w życiu im nie dam telewizora do domu. To powinien być czas, żeby z rodziną siedzieć, oglądać filmy, niech siedzą ze mną w tym. W salonie, a nie sobie w pokoju. Tutaj mamy moje łóżko, glamour, blondy, glamour i brunetki, trochę mnie pościelone, ale dobra. Nie wiem, czy tam widać, zawsze przed spaniem oglądam sobie mój największy sukces życiowy, a mianowicie platynowo, żartuję, to nie jest mój największy sukces, a w sumie może jest, nie wiem. Muszę to powiesić, ale to pewnie już w swoim następnym mieszkaniu. Platynę udało mi się uzyskać, otrzymać, nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj mamy za mną moją szafę, której bardzo nie lubię, bo ona się cały czas sama otwiera, koty mi tam włażą. Diego, ten kelner, on zawsze sobie to otwiera, włazi tam, drapie mi ciuchy. Oczywiście daję wam świeczki, dynie. Pokażę wam coś z mojej szafy. Okej. Zanim pokażę wam szafę, muszę się przyznać, zanim przyszliście, to ja upchałam tą szafę, wszystkie ciuchy, które tu leżały, więc dlatego ona teraz nie chce się otworzyć. Dobra, pierwsza część garderoby. Tu są moje rzeczy, które powinny wisieć, typu, nie wiem, swetry, jakieś marynarki, które ja nigdy nie noszę. Tą marynarkę ja mam, kurde, od chyba 2018 roku i zawsze sobie myślę, a dobra, ubiorę ją, na pewno kiedyś ubiorę. Nigdy jej nie ubieram, więc ona pewnie niedługo
będzie sprzedana. Tu mam jakieś dresy, majtki, piżamy, stroje kąpielowe. W drugiej stronie mamy bluzy. Jestem ogromną fanką bluz. Bluzy i dresy to jest najlepsza część garderoby. Nie można nigdy źle ten z bluzami i z dresami. Jeszcze właśnie krój jest ważny i wiadomo materiał. Sportowe rzeczy, typu właśnie jakieś spodenki, leginsy na trening. To są moje rzeczy, to są doły, a tu mamy góry. I to są też moje piżamy, bo ja lubię spać w takich koszulkach mega dużych. No i tutaj mamy też na przykład, mój ojciec jest fanatykiem, można nazwać. Kurczę, ja się zmęczyłam, ja pierniczę, mam za 2 tygodnie walkę. 3. Mój ojciec jest wielkim fanem New York Jets. To jest taka drużyna futbol amerykański właśnie. On dosłownie pół mojego dzieciństwa spędzał oglądając te rzeczy, stawiając na nich, więc to jest duża część mojego dzieciństwa. Często go nie było, ale dobra. Więc tak, a w ostatniej części sukienki. Sukienki, patrzcie jaką ładną ostatnio w Zarze kupiłam, kurde, ciężko ją pokazać. Dałam ją do krawcowej, żeby lepiej pasowała. Więc tutaj mam sukienki, jakieś torebki, rajstopy, skarpety. No w sumie nic ciekawego. Teraz jesteśmy w mojej łazience, ona jest połączona z moim pokojem. I tutaj ja bardzo lubię spędzać czas. Mini koncerty. Co to było? Mini koncerty, ogólnie prysznice gorące, teraz jakieś zimno, super. Skincare i to wszystko, makijaż. W sensie nie makijaż, tylko pielęgnacja. Siedzenie na kiblu. Ja bardzo lubię, nawet jak nie potrzebuję, to po prostu tam jest vibe, tam jest vibe. No, więc tak, tutaj nic specjalnego. Suche róże, ale to pewnie nie widać. Okej, mam wrażenie, że ten odcinek to jest jeden wielki expose mnie, jeśli właściciel tego mieszkania to ogląda, ale tutaj na tarasie stoi krzesło z tego mieszkania. Ja to wyczyszczę, zanim oddam to mieszkanie, a jak nie, to zostawię to krzesło, które ja kupiłam, które moim zdaniem jest lepsze. To krzesło tutaj stoi, no bo w lecie ja i moja siostra, myśmy się opalały zawsze tutaj. Słońce ładnie świeciło, a teraz jakoś no muszę to zanieść do piwnicy, ale najpierw muszę to wyczyścić. Let's go Polska, biało-czerwoni. Diego, chodź. Więc teraz zaproszę was do garażu, pokażę wam co tam się dzieje. Tam jest mój samochód, który ja jeszcze nigdy nie po... O, uchodźca wyszedł, dzień dobry. To ma siostra. Pokażę wam mój samochód, ja jeszcze nigdy wcześniej go nie pokazałam, więc tutaj dla kontentu pierwszy raz na kanale Fame MMA. Zobaczycie mój samochód i opowiem trochę o nim, co wiem. Nie wiem ile ma litrów. Tina, ile mój samochód ma litrów? Czekaj, to chyba będzie trzeba wyciąć, bo to tak przypał trochę. 3 litry chyba. 3 litry to jest dobrze, czy 2 to jest lepiej? O nie, teraz widzę jak ta taka typowa debilka dziewczyna, co sobie kupuje samochód, bo ładnie wygląda. Nie, ale ten samochód... Dobra, chodźcie. Mam nadzieję, że ten właściciel tego nie będzie oglądał. Albo jak będę już oddawać to mieszkanie i on mi puści fragmenty z tego odcinka. Dobra, jeden samochód tutaj jest mój. Ekipa, zgadujcie, który. Zapalę światło. Okej, okay. Który samochód według was tutaj w tym garażu jest najlepszy? Dwuosobowy, tutaj mamy 3 litry AMG, czerwony dach, żeby było świątecznie. Żartuję, to nie jest mój samochód. Mój samochód jest ten czerwony tam. Porsche Macan GTS. 420 koni, coś takiego. Duży, poręczny, szybki, szybko przyspiesza. Jakościowo też wszystko w porządku, fajnie, czekajcie, sprawdzę co tu. Ja ogólnie, fun fact, zamówiłam w kolorze czarnym, który nie był GTS, bo GTS to jest ta szybsza wersja, ale miesiąc przed odebraniem to ktoś zostawił tego i dostałam właśnie propozycję kupienia jego w korzystnej cenie, więc udało mi się. No i ja ogólnie nigdy nie miałam stuczki, raz miałam i to było, wjechałam w dupę mojej przyjaciółce Martynie, bo było bardzo zimno, było wszędzie lód na drodze i ja jadę, ona zatrzymała się na czerwonym, ja próbowałam hamować, hamuję, nic nie hamuję, zaczęłam trąbić, ona nie wiedziała co się dzieje i puf, wjechałam w jej dupę, więc tak to miało miejsce. I jest jedna rzecz, o którą często haczę, a mianowicie ten pierwszy garaż. Tu jest bardzo straszny wyjazd i co jakiś czas
zdarza mi się zahaczyć. I wtedy mam cały dzień, jest smutny, bo myślę o tym, że odrapałam, ale ogólnie ja jestem bardzo dobrym kierowcą. Ja wiem, że dużo osób tak pewnie myśli o sobie, ale naprawdę ja, przepraszam, jeśli jakieś kobiety poczują się urażone, ale ja nie jeżdżę jak baba. Strasznie mnie wkurza, jak jeden. Zawsze jak na drodze coś się dzieje, ktoś wolno jedzie, ktoś źle jedzie, to ja wyprzedzam, patrzę, oczywiście baba. I ja wiem, to może brzmieć hipokryzja, bo też jestem baba, ale serio, ja nie jeżdżę jak baba, ja jeżdżę dobrze, więc... No, bardzo jestem dumna z swojego samochodu, że mogłam kupić, to dzięki wam, widzowie. Okej, to byłoby na tyle tego odcinka, dziękuję, że byliście i pamiętajcie, żeby kupować pay-per-view, oglądać moją walkę, ja za 3 tygodnie walczę z Lizą. To będzie ciężka walka, mocna walka, mam nadzieję, że wygram. Wiem, że wygram. Wy bądźcie, oglądajcie, kupujcie pay-per-view i widzimy się na jakichś konferencjach, jakichś wywiadach czy gdzieś. Love you guys so much. Bye!